Siemano i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Danklighta. Dzisiaj robimy sobie questa nocnego, jest ze mną Gabor. Poprzedni odcinek u Gabora, następny Gabora, zapraszam do Gabora, zapraszam i zapraszam do mnie. Wszystko! Na wszystko, na o streamę. Nie! Ty, no. Jakiś menel tu jest, witam was widzowie, cześć. Ale niby czym? Świeżym powietrzem. Właśnie. A, dobra. Nie czujesz spadu, prawda? Myślę, że samochody już nie istnieją. No właśnie, ty, emisja się ograniczyła do zera. Konwalie chyba jak bez. Bez, i agres. Nie wiem, może to jedyne bez. Co widzę. Bez. Ale nieładny żarcik mi się wymyślił w głowie. Ale nie będę go mówić. Madeleine? No lepiej, żebyś nie mówił. Tak, bez tak, tak. Wtedy mogę podejść do najcudowniejszej kobiety na świecie. Mojej mamy. To wszystko dzięki człowiekowi, który odkręcił wodę. Chwila! O kurwa! Przecież to ty! Aiden? O, Aiden! To ja! Skoro to ja! Czy mogę mieć prośbę? Nie! Jest coś, co chciałbym podarować mojej Madeleine. Ale jesteśmy popularni w tym mieście. To normalnie. Ze starego sklepu odzieżowego na początku Station Road w Quarient. Wiem, jak dobrze. To brzmi, ale Madeleine miała kiedyś fajny taką kieckę. Przywoła jej nasze wspólne wspomnienia sprzed... tysiąca lat. Ale to było przez 20 lat temu, gościu. Ja prędzej fiknę. To ile? On nie wygląda na więcej niż 40 lat. Rozumiesz? No. To w sumie dobra, to ma sens, bo miał 20 może. Madeleine kręci się jakiś żigolaczek. Nie no, Madeleine pewnie się okaże zombie, bo to jest klasyczne w tym świecie. Tak. Słuchaj. Będą walczyć o zombie. Właśnie to musisz znaleźć. A my przyjdziemy i zabijemy tego zombie. Tak. Dobrze, Abby. Co dzieje się w centrum. Perfumy, zadanie nocne. No dobra. To jest tam, musisz się tylko zaznaczyć. Jest? Czemu? A, i od razu się ten aktywowało? A, zaznaczyło się od razu, tak, tak, tak. Ja zaznaczyłem. Jest tam metrów. To jest jednocześnie pytajnik, czyli pewnie będzie opuszczony sklep, znając się. Ale jumpa zrobię, pato. Patrzysz, AB? Patrz, jakiego o, jumpa chuj! Zrobię. Ja o, też zrobiłem jumpa. Dobra, idę cię otucić. Dobra, ja trafiłem w samochód, na szczęście. O, wow, myślałem, że doskoczę. Właśnie chciałem aktywować daleki skok, ale mi się nie aktywował. Aha. Dobra. Ej, dobra, muszę się wyleczyć z tego wrażenia. Ja nie wątpię, to jest podstawowa wiedza w tym świecie. Oj, tak, tak. To może jakiś pościg klasyczny się ma wyjedz? Tu jestem. Ja też to trochę pościgu. No ja myślę. No i może za trochę pościgu? Boże, Aiden, frajerze, czemu łapiesz się tłupów? On jest jednym wielkim słupem. Ta soli, chyba słup. Mów do słupa słup jak dupa. Mów do słupa słup jak Aiden. Co my tych biegaczy bym pobił? Dawaj, bijemy biegaczy. To jest biegacz? No. To jest prawda, czy faktycznie to tak dropi? Tak, dropi, dobra. Maybe jesteś mądrym człowiekiem. Wiem. To ja bym ruszył dzisiaj fabułę, żeby tak za długo na tym nie siedzieć. Tak. Jestem ciekaw, co tam u Hakona. Ale ulepszenie o, tego tam nie chodzi. Budynku. Fajne dropy mają. No, nie pasuje. Dobra, wiesz co, ja tu sobie przeskoczę do nich, siema. Ja też przeskakuję. Dobra, nie pozwoli mi spaść. No, muszę schodzić po lód. Co tyle? A, zabiliśmy ich. Kończy nam się pościg. A, szkoda. O, idzie kolejny. Gdzie? A, tam tutaj. Jest faktycznie. Co? Zamiana ruta, teraz my was gonimy. Przestań. No i poszedł, kurna, nie wiem co on robi. Aha, pojedź sobie. O, czekaj, bo ktoś inny się przebił. O, tu wyszedł z wentów, kolega, siema. O kurde, ty, co tu? Aiden, weź może nie chowaj broni, proszę. No nie, ale kość mi tu jest, nie mogę. No i dobrze. Wiesz co, ja tu habik rzucę. No w sumie. Mądre. Jeden mi wszedł w tekstury, więc. A ja podejdziesz do mnie, a jesteś. Jestem. Nie spadaj! Spokój się. Nie mogę go zebrać zaś. No nie mogę, no jak to się buguje. Z góry sobie spróbuj. Góry? A ty zlutowałeś z góry? Tak, ja zlutowałem z góry. Nie. A dobra, tak mogę, dobra, kituwa. Jeszcze raz sposobę, maybe. To mam miodek. No super! I dwóch zombie. O, to jeszcze lepiej.
z biegacza. O. Biegacza, co się stacza. Cyk. Ej, dobra, faktycznie oddaję branie tych super zarażonych w nocy. Bo w sumie jak się jest na dachu, to tylko oni pojawiają się. No, no, no. To jest koks. Bo tylko oni są w stanie tutaj wejść. Dobra, na 3 hity są do tego. Dobra, no i pięknie. Okej, to sobie polutuję troszeczkę. Ja również. Dobra. Kolejny leci. Mój łuk ma 81 obrażeń, w sumie to nie jest tak mało. O, pościg drugi poziom! Nie! Nie, 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 nie! Spadł, no i chuj. Dobra, i tak go zlutuję. O, racja MRE. Znikreci? No, dostałem. Bo to, że drugi poziom, wiesz? Ojej. Ja uważam, bo ich będzie coraz więcej, ja się uleczę. Kurde, już nie mam tej broni mojej super. Fajnie, bo nam się pościg nie konserwa, super. Super dropy mają. No, wiesz, to mieli tak najbardziej na tych trofeach. No, ale wiesz, zawsze hajsik. Hajs się może przydać. A ulepszeń też. O, wychodzi. Siema. Dobra, może chodźmy na inny dach, bo tutaj już przestali wychodzić. Dobry pomysł. Znaczy, po drodze tam zabijajmy. Ta, ta. No nie spadaj. O, nie spadł. Nie spadł. Ale spada. Oj, potrzebuję pomocy twojej, Abby. Idę, idę. Dzięki za wsparcie. Oj, nie mam już staminy. Właśnie mi też się skończyła. No, to poczekajmy chwilę. Cyk. No i pięknie. Premia razy 3. Dobra. Dużo za walkę też dostajemy teraz. No bo w nocy. Nie, no ogólnie spoko. No, to był fest. Tak rozgrywane. Dobra, okay. Let's go do misji już może. Ej, jeszcze jeden tutaj jest. A i tak nieskończoność będą przychodzić. Ja wiem, wiem. Za tym pościg zaraz na trzecie nam się wbije. A wtedy to już nie jest przyjemna sprawa, rzekłbym. Dał się dobie końca. No nie, to mi nie, mi na trzecie się wbił. Aha. Oj, wiesz co? To jest może jakaś bezpieczna. A chuj. Jest pompkowa, dobra. To gdzie jest to zadanie? 28 metrów. Nie się rozpoczął ze sprościk. Właśnie kurde, chce mi, żebyś mi się na trzecie wbił. Od razu mi na trzecie się wbił. No tak, no bo. Dobra, i do UV-ki, żeby się wyredukował, bo to już koszmarki sobie chodzą, nieładne. Gdzie to są UV-ki? Na górze, nad nami. I siema. Dobra. No, to jeszcze ludzik jest w tym domku. Ja nie wiedziałem. Jest tam jakaś skrzynka za tym. No, to ale to może poczekajmy, dobra. Dobra, to sprzedam mu w sumie rzeczy. Wartościowe, 780. I tu wam, masz coś ciekawego do kupienia? Nie, kurde, oni mają słabe rzeczy, zwyczaj w tym. Wrócisz, prawda? No co, to co wiesz? Ja mam pigmentów też, kawał. A my uciekliśmy już z pościgu level 4. My już mieliśmy chyba jakoś na początku, na początku AB sobie zrobiliśmy pościg level 4, to? Tak, o, sobie biegaliśmy po mieście. O. O ile się nie mylę, bo mogę się mylić. Tak, to było na początku. Dobra, to gdzie idziemy? O, wojsko, nie, no gość u mnie, no do misji. Gość u mnie miał wojskową apteczkę. Co? Do kupienia? No. Normalnie jestem z tego tak dumny, że sobie ją kupiłem. Mogą tu kupować. Inteligentnie. No, dobra, to chodzi do tego questa. Tak, 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 dobrze mówisz. Rzeczywiście to jest opuszczony sklep. Chyba go zdenerwowałeś. No i chuj mnie to obchodzi. Ja też. Masz rację. No ty boisz brony sieczne czy obuchowe, AB? Chyba sieczne. Bardziej satysfakcjonujące. Stwierdzam. Ojojojojojojoj. Wiesz co, łapcie wabik. O wow. A tu też są sprinterzy, kurde. No. Chodź. A, złożył się na hita.
Nice. Ładnie. Może go wciągnę. Ale go podciąłem. To też są jakieś trofeo. Ale ich jest dużo na zewnątrz, nie wiedzą jak to wejść na szczęście. Można by ich podciąć. O, ogólnie to się zgadza. Dobra. Dużo lutu. Biegacz. Pomagam. Dzięki. Wiesz, to jest to, że nie zapomnę biegać, tylko zwykły. Dobra, mam sukienkę, ale jeszcze i tak chcę to dolutować. Znalazłem. Co znalazłeś? Za niebioza. Widziałem twoją minę, kiedy kazałem ci się sztachnąć. Kłamałeś wtedy, prawda? Co? Co? Słuchaj, ja... Wyluzuj, wszystko rozumiem. Co? Na chuj chodzi. Może nie pomogło. Nie chcę. Najebany jakiś. Nie strzanisz, gościu. Te, bo oni tu przychodzą, baby, jakimś sposobem. Na koks. O, jeszcze dobra, jeszcze będą perfumki do zrobienia. Będę ci do zgonu wdzięczny. Bandyta. Jak 3/4 osób w tym mieście. Dostaniesz coś ode mnie. Uwierz. Jezu, mówisz jak... O, nie poszedł, uwierz. Weź w ogóle creepy, fuck. Właśnie się skończył i się rozpoczął. Piękne po prostu. Cudnie działająca gra bez bugów. Chodź na piętro, byłeś na piętrze? Nie, nie byłem jeszcze. To chcę tutaj dolutować dół. Myślę, że niektórych miejsc jeszcze nie sprawdziłem. O, wbija się. Rzeczywiście oni jakąś wentylacją wchodzą. A mi się to podoba, więcej trofeów. Ogólnie to masz rację, Amy. Zamek trudno, kurczę. Kurczę, kurczę. Cyk. Dobra, utleniacze, pigmenty. Za trudności. Nie, ale te bugi z pościgiem są wnerwiające. To prawda. Cyk, cyk. Cyk. Chyba nic tu więcej nie ma. No, trzeba lecieć tam. Po te perfumki. Nie musimy wejść już. Aha, okej. No dobra, wychodzę. No, jeszcze świetlika zrobię. Kurde, sporo ich jest na wejściu. Nie wątpię. Tylko wiesz co, ja się chyba nie chcę w to bawić, bo to zaraz będzie syf. To prawda. 200 metrów trzeba i tak przebiec, a ja się w to nie bawię. Ja i tak nie widzę, kurde. Gdzie to jest? Aha. Czasem jak to dalej pójdzie. No właśnie. Dobra, wróciłem się. No nie, złapał mnie jakiś frajer. To jest syf niezły. Nie, no nie, łap mnie, proszę. O, kurde, no. Ojejaj, tu trochę ich dużo. Jakieś dosowe hity po drodze mi rzucają. No ta. Oni po prostu cię bardzo lubią. To nie jest to. Ała. Żałosne. A ja w sumie wejdę sobie do tego, do ufałki na chwilę. Nie, nie. Dobra, jestem. Ja sobie wziewa machnę, zobaczę tylko ile mi tam wziewa w nawie. Jestem na miejscu. Aha, śmieci nie wyrutykowały mi obrażeń, okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie, Gabor gra z tej strony. Dobra, się jeszcze wyleczę. Cieszyłbym się z twojej pomocy ogólnie. Już idę, 70 metrów, tylko się jeszcze leczę. 50, 60 metrów, bo się ode mnie oddalasz. Oj, ale zlagowało. No ale lagi, co jest? Dobra, jestem i... Siup. Ogólnie mam trzeci poziom pościgu i boję się, że tu jakiś koszmar mi przyjdzie. Raczej nie. To już mogłem sobie zredukować. Jeśli tak, no to przygotuj sobie na przykład wypadek ufałkę. Jest koszmar! O, jeszcze nie mogę się ruszać, no! Nejda, rzucam mu pod nogi.
Molona leci. Dwa koszmary! O chuj! Ja zabiję fałkę. Nie, 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 trzeci! Nie, dobra! Spierdalamy! Do fałki! Gdzie jest najbliższa? Mam, 700 metrów. No nie, no skacz! Ja się wtedy mam najbliższy koszmary na łeb. Ja pierdzielę, to nie jest moja bajka, sorry. Moja też nie. O nie, źle poszedłem. O chuj. Pierdol, no nie, no co ty robisz? Ej, jestem. Ten... Dobra, elo. Wchodź, a nie srasz. Piękne. Spinaj się. Haha, głupi koszmar. Kurna, skoczył jak frajer. Ojej, bierzę. A wow, to fajny kontrol, kurna, dzięki, gro. Musisz ci pomóc? Staram się dobiec, chociaż nie wiem, czy dobiegnę. Dawaj! Dobra, dobiegłem. O, ale sprzelagowało mi. No, było ostro w pewnym etapie, powiem ci. No, jak dostaliśmy z trzech koszmarów na łeb, no to rzeczywiście było ciężko. No, przyznam bez wątpienia. Według obrażeń. Jak był jeden, to jeszcze jest, ale nie tak, tyle. Tak, jeden to też go zacząłem jakoś tam metodycznie klepać, ale powiem ci, że... Ciężka sprawa i tak. Dobra, na niebie. Mam niebieskie mołotowy w ogóle. Zakupialski. Znaczy mam tutaj coś fajnego, co można wziąć. Tylko 65 obrażeń, trochę mało. Nie, fajnie, bo w sumie pościg ci aktywują wyjce. Zwykłe zabiegi ci nie aktywują pościgu. No tak. Sprinter, wiesz co, ja się chyba sztachnę na sprinterka. Spoko. To jest zawsze dodam. O, to ma w sumie tego. Dobra, piękne. To mi się podoba właśnie. Te mięsna przynęta dropła ze sprintera. No, tak drobią. Dobra, jestem na miejscu i patrz, kurde, przeczyszczony ten sklep mamy. Tak? No, prawie jeden zombie, co prawda, od biedy. To dałbyś jakieś fałki. Kurde, u mnie najwięcej obrażeń ma ten łuk nowy, wiesz? Wydałem na niego 5000 zł. A jedną rzecz muszę sprawdzić, moją umiejętność. Halo? Umiejętność. Kurde, mamy się tam... A, budzik. Jezus. To umie... O nie, ktoś mnie zaczyna lać. A nie. A, próbuję... Schowaj się do środka. No, schowałem się, ale przez ścianę próbuję mnie lać. Ach, te zombie. Ach, no. Umiejętności, którą chciałem sprawdzić. Chciałem sprawdzić parkurowe ze skok na nich. Właśnie też czym to się aktywuje, weź mi powiedz. No właśnie, to zobaczysz. Ja też czasami próbuję i sobie łamię nogi w ten sposób. Zaraz. Mam perfunki. Którym mieć co to było? Podwójny skok, daleki skok, sprawny biegać. Kurna, nie w wiem. W sile to było, zaraz ci powiem. Sile? Tak, a, no w sile, tak. A dobra, rzeczywiście. Pod F. Pod F? Podczas obserwowania wroga z góry. Dobra, mam te perfumy. Chores? Ja tego chyba nie mam. Hayden! Chodzi o to. No, nie mam tego. Sytuacja się nie to. Zmieniła. Co się odwaliło? Zmieniło? Słuchaj, Horace, jeśli mam skoczyć po coś jeszcze, to. Nie, nie, to nie, nie. Nie nagadanie przez radio. Chodź do mnie jak najszybciej. Nie, nie. Ona się okazała facetem. Powinien no, tak powiedzieć. Nie. To byłoby całkiem normalne, ponieważ w takim świecie ważne jest to, żeby każdy czuł się dobrze ze sobą, Abby, co nie? Dokładnie. No. O to chodzi właśnie w życiu. No właśnie, Abby. Żeby każdy dobrze się czuł ze swoją osobowością. No i znowu pościg. No ja też. Pobijemy ich trochę? Pobijmy ich. Jest to dobra, przymiotku, można. No chodź, powiem ci szczerze, że troszeczkę ich tu jest. A, to idealne. Mi się bardzo podoba ich ilość. A chuj, prawie spadłem. No, mi się nie podoba ilość mojej staminy, bo jest niska. Spoko, pomagam. O nie, przeleciał na drugą stronę jakimś sposobem. Nie, nie spadaj. Czekaj, zalutuję tego po drugiej stronie. Dobra, trofeum. Bardzo mi się podoba liczba trofeów pozyskanych z kolegów.
Taka zmianek. No tylko chciałbym wiedzieć, kogo zlutowałem, a kogo jeszcze nie zlutowałem, ale niestety nie mam takiej możliwości zbytnio. Co? Ty w takiej grze i taka informacja to luksus, AB. Tak. Unikalnego, zarażonego. Wiesz co? Jest sprinter pod nami, chyba się na niego łaknę. Puścisz? No jeszcze jakby nie spierdziela na 102 metry. No ile ty masz punktów zdrowotnych, frajerze? Jeszcze... Dobra, zarażony, zabity, essa. Nice, to ja sobie wezmę też lucik. Dobra. Ja już lecę do questa. No, no nie, no u mnie się zbugował w ścianie i nie mogę z niego podnieść lutu. Zajebiście. Nie no, bugi gdzie? Nie w tej grze. Jestem ciekaw, co się odwaliło u tego typa? Naprawdę jestem szczerze ciekaw. Ja też. Coś ciekawego stało u niego. Możemy obstawiać. Ja obstawiam, że ona zamieniła się w zombie. No, ja też bym tak powiedział, że po prostu, kurde, nie żyje. Tak, nie żyje. A to jest bardzo częste w sumie, że jesteś z kimś umówiony, ale ta osoba umarła na przykład. Bardzo często, zdarza mi się codziennie. O, kryształ znalazłem. Jeszcze sobie wieżę stwierdziłem, że zlutuję po drodze. Tak, wszystko byś lutował po drodze. No kurde, no trzeba zbierać rzeczy. Szanujmy się. Ej, ta babka jest obok niego ogólnie. Tak? I żyje. Żyje, więc przejebaliśmy zakład. Ajajaj. W sumie nie zakładaliśmy się o nic, więc w sumie nic nie przegraliśmy. No właśnie, wyjebane jajucha w taki coś. No, dokładnie. Beka. Beka, 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 beka. Dzień dobry. Ona stwierdziła, że nie chce jednak perfum. A wybacz, ale... Dziękuję ci bardzo, Erwal. Serduszko dla ciebie, za który już... O, kurde, dobra. 16 miesiąc! Problem, kurde, ja pierdzielę. Wiem, co sobie myślisz, ale to nie tak, Aiden. To nie tak! Dobra, płać. Stary, ta kąpiel... Chyba dodała mi... pewności siebie. A, bo ty narzekałeś, że śmierdzisz i się nie myłeś. To brzmi super. Tylko... Może perfumów. Nigdy taka piękność koło mnie nie stoi. No jak, to teraz stoi. Może ona jest ładna, ale ona jest jeszcze ładniejsza. Śmieję się z moich żartów. Legitnym samcem na 100%. Do mnie dotarło. Kurwa. Tak, nie mów, że będziemy mogli poradzić. Będziemy mogli poradzić? Tak, będziemy mogli. Madlen nie zmienia zdania. Nie no, Madlen. Madlen, trochę chujowo, nie chcę, żeby jej wystawił, bo wystawienie na jest najgorsze. Ledwie znasz tę radę. Mam no rację. Właśnie. Sposób, w jaki patrzyłeś na zdjęcie Madlen, to, że przez cały ten czas o niej myślałeś. No właśnie. Takie coś nie zdarza się często. No, zgadza się. Chyba masz rację. Znaczy, wyjeba na jaja, niech zapłaci. Jesteś młody, ale pewnie sporo w swoim życiu widziałeś. No i tak, tak. No, na przykład ciebie. Dobra, idziemy do taką najbie. No, w końcu. Najwyższy czas. A, okay. No, powiem ci, że... O, wbiłem level w parkurze. To sobie w ślizg końcu. O, ja też, kurde, i biorę, faktycznie. Tylko w ślizgu. Kurde, tego pędu nie biorę, bo żeś mi powiedział, że jest chujowy jak barsz. No, nie strasznie. Nie polecam. Dobrze, to nie biorę. Nie popełniaj moich błędów. Nie popełniam twoich albo, błędów, baby. Albo popełniaj. 300 expo będę miał, kurde, za tego. Za noc. No, to jest zbój, to się nie bawię w takie rzeczy. No ja też, tylko muszę przeżyć. Łap się, dobrze. Muszę przeżyć, to jest największy problem. Ja 435 będę miał. Siema. O kurde, idę, nawet ryzykowny jesteś człowiek. Ja mam tutaj jeszcze miodek, to sobie zlutuję na szybciocha. A za chwilę, za pół godziny się kończy. Kończy się... Noc. A jeszcze zlut. Noc. Trzeba jeszcze trochę el parkura nabić. El parkurro. No, Aiden. Ja pierdziem, że już się nie złapię. Igra z tobą, Aiden. No. Podoba mu się to. Ty też miodek masz?
No, trochę mam tu miatku jeszcze. Sobie też wezmę. Jestem ciekaw, co nam Hakom powie, naprawdę. O, premia noc na 500 parkouru, 300 walki. Tam jest 7.57. Pakuj się. A, to u mnie 8 minut później, sorry, Ibi. Inna strefa czasowa. No, przejmuję mi, kurde. Dobra. Inna strefa czasowa, jesteśmy obok siebie. Jestem ciekaw, co nam Hakom powie. Oho. Naprawdę jestem ciekaw. Tak, jak rozpadłem jeszcze. Nałożone. Co jest, no? Kurna, no. Nie bógł się, idę. Oho, lag. Nie wiem, ja mam coś takiego, że po prostu... O, tu jest rzemieślnik. No tak. O, to ja bym sobie go ulepszył. No. Ja już jestem u Hakona. Dobra, to tam go hakuj. Hakonuj go. Śmieszna gra słów. Hakson. O, i posterunek SP-ków obok, to mi się podoba. Jack czy Juan, mam to gdzieś. Dostaję żarcie i więcej do szczęścia mi nie trzeba. Dobra, jadę na piątym, super. Kurwa. No nie, no nie wierzę, mam taki churiowy refleks w tej grze, że to jest hit. Juhu. Co się, nakładają mi się umiejętności normalnie. Ej, do góry. No nie, no nie może wejść po tym wiatraku. Jakoś kurna po 2 godzinach ta gra mi zaczyna lagować, nie rozumiem. Mi nie. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Dobra, Hakon. Gadajmy Hakson, z nim. Tak zwany. Siema Hakson. Ale jestem ciekaw, Hakon. Co nam powie, naprawdę. Te właśnie, tu były te dziewczyny. No. Były. O, let's go. Kiedy Jana usłyszała, że ale są... Już były. O, uciekły! A, jego kolejna żona uciekła. O kurde! O kurna! Ja pierdolę! Znajpiony. Zamknij, kurwa! Co ja się wydarzyło? Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, zbliżysz się. No, trochę chujowo go trafiło. Co tu się wydarzyło? To pomna na klacie. Oho, no! O, wiedziałem! No, tak wiedziałem. Cała robota trwałaby kilka sekund. Aha. Wiedziałem, że tak będzie. No. Pierdola, bo tak obią. Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Walt odlecił zabójstwo. Nie. I on na Waltza robi. O, wow. Nie rozumiesz, młody. To miał ratował nam dupę, no. I każdego, kto drugiej strony. Muszę się stąd wydostać, dlatego... Teraz można mieć do niego neutralny stosunek. No, bo mi... Dobra. Bo ratował nam dupę, ale jednak pracował dla złych. Ale ma... Ma powód. Gdzie on jest? Kurwa! Wyciągnij mu to. No czemu go torturujesz? Ja pierdolę. No tak, no żeby powiedział, no. No dobra, no, ale... Kurwa, no. O kurde, ale mnie prześwietliło. Zabiją mnie! Odejdziesz? Słoneczko wyszło. Nie, no, ja go ratuję w chuj, AB. A to ja nie, go? Ja jestem w chuj za pomocą. No dobra, jak skurwysyn. No. Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. Uratował nam życie, nie żylibyśmy bez niego. No tak. A nie, zostawić. Snajpera. No wyciągnij, dobra. Ja nie wiem, czy to dobrze mu wyjmować. Dobrze. Znaczy nie dobrze, bo... No, może się ten belt jednocześnie zatyka mu ten, wiesz co, wiesz no, jak to działa, no, co, nie? Tak, no jak masz, no nie wyjmuje się zazwyczaj, kurde, no tak, 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 masz rację. Dobra, napierdalamy tych skurwysynów. Pewnie jakieś SP-ki. Nie, to są ludzie Waltza. SP-ki z nimi nie działają. Ale mam ochotę zabić tego. O, gościa, to może w sensie... będą te, może będzie więcej expa. Nic nie widzę. Użyj lornetki. O nie, no, to jest mam tak bezużyteczna mechanika. Dobra, trzeba użyć tej potężnej broni jako jest lornetka. Tak. Jak się ją używało? Przytrzymaj sobie 2 i X. I może na tym poprzestańmy. 1000 walki. Mam go? Ja nie widzę. Dobra, zaznaczyłem. Okej, okay, to idziemy. Ścigaj snajpera. Rura za nim, maybe. Kurwa, nie ma te rolki za mnie. Te bełdy lecą szybko i no, oczywiście, że... Oj, prawie umarłem, kurde. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hako. Jestem debilem. O, ale wybuchło. Co tu się wydarzyło? Aiden, jesteś cały? Tak, nic mnie. Kutas ma sokoły oku. Strzelił w zbiorniki.
to kurwa jest. A, umarłem. Trzyma się dachów. A mogę cię podnieść? Mogę. Chyba tak. Nie wiem, miałem full hapsa, nagle umarłem po prostu. Czy muszę się leczyć najpierw. Aha, też umarłem. To fajnie. Nie wiem, co, bo on tam strzelił w zbiornik i chyba grał znajdzie, jak ty możesz tam wchodzić. Aha, to super. To dobrze, że nie miałem jak inaczej potem przejść, bo byłeś pierwszy. Ja pierdolę i właśnie poprawię się. No, ja też. Ja pierdzie, fajne, fajny ten. Nie, dobra, dam radę, jebie. Czekaj chwilę na mnie, bo musimy tam razem wejść, bo inaczej ja nie wejdę. O kurna! No nie no, a tu jest bokiem przejście. Tak? Nic mi nie jest. A dobra. Jebaniec. Strzelił w zbiornik. Oj, no jest znowu lag. Nie no, ja nie czuję awersji do Hakona jeszcze. Hakon, jestem jak na patelni. To jak się po tym spina? Dobra, na to rusztowanie obok. Pierdolony snajper. Dobra. No, mogę się ruszyć. Dobra, gonimy go. Dobra. Miasta. Kurwy syn. A, teleportuje się na moich oczach, zapomniałem, że ta gra tak działa. Grzybek. No nie, no jeszcze nie mogę użyć tyrolki, bo się buguje. Ale już mnie denerwuje się po prostu. Widziałem, że się coś odjebie złego. O, ej, no! Co się wydarzyło teraz? Jakaś cutscenka, no dobra, cutscenka się zrealizowała. No ty nie, no to. Ło, ty gnoju. Kurwa, zrzucił drabinę. Nic jest zaskoczenia. Wymyślimy coś. Aha. To fajne zaskoczenie. To miało być zaskoczenie, przepraszam bardzo. No to... Pojemnicy... Dobra, chuj z tym pojemnikiem. Na razie tak. Kurwa. Muszę jakoś zajść go od tyłu. No co on robi, ten Aiden? Ale to jest zajebiste miejsce do wspinaczki, ogólnie polecam. Mamy tam się spiąć? Jebany Wilhelm Tell. No tak możesz. Aha. Kto jeszcze chce cię zabić, Hakon? No, wszyscy. To nie chcę. Już dawno się pomógł. Była żona. Była żona. Może Walt to jego była żona. Tak sądzisz? No, dla niej pracuję. No już jestem prawie na miejscu, i ja ty jak tam? Widzę. Radzę. Dobra, czekam na ciebie. Ale dym się dzieje, ja pierdolę. Ale się cieszę, że i tak mu pomogłem. No nie. No i chuj. Ja pierdzielę, nie wytrzymam. Znowu wspinanie się 40 godzin. Czuję się kurna jak w Jump Kingu albo czymś, kurna. Grałeś Jump Kinga? No widziałem jak to wygląda, kurde. Albo Alt F4 czy cokolwiek. Ale po prostu kurna, no tragedia. Robisz tyle ruchów, po czym kurde spadasz na dół. No. O nie, nie mam presji czasowej, na szczęście. Presja odcinkowa jest. Nie no, masz minut? 33. No to na luzie, nie ma presji odcinkowej. No, ale tak nudno, jak nie mogę czegoś zrobić. Ja sobie patrzę, jak skaczesz. A, bo powinienem wyżej wejść. Oho. Nie, jesteś najwyżej, teraz musisz się odwrócić i skoczyć do mnie, jak będziesz bliżej. I siup! O, masz. Pięknie. Dobra. Twojego dom? Tak. Otwierać! Dzień dobry. Poczta. Łapkujcie, subskrybujcie, widzowie. Tak. Gdzie jest ten pierdolony snajper? Jest tam. A, to jest ten efekt zaskoczenia. Na pewno nie słyszał drzwi uchylających się. No, skrzypiały jak horroro. I znowu skrzypią. Co z muza? To jest babka w ogóle! No. Mam ci chuju. Chuj. To jest... Kto? Waruj! Która to jest? Dlaczego chronisz tego dupka? Znaczy nie wiem kto to jest, ale wygląda jak Panam. Święty Mikołaj. Z tego. Po co się w to kurwa mieszasz? Po co się... Ało! Trafiła mnie? Ta. Nie trafiła mnie. Sobie kumpli. Ta, trafiła. Nie trafiła mnie. Nie trafiła. Trafiła mnie obok głowy. A nie, obok, rzeczywiście. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze nie koniec. O ja... Ej, czekaj! O wow. Ale spierdoliła. Ale spierdoliła efektywnie. Ale nas kopnęła, jak po prostu to tylko samica chyba tak może kopać. No. Ile expo? No, fu, fest dużo. No jest strzała. S. Ja sobie level up dam. Hakon,
wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Ona? To była kobieta? Jak ona mogła? No, i raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tutaj niebezpiecznych osób jak ona. Tak, to moja była żona. Ósma. Uważaj na Waltza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. No i chuj. Sadge. Dobra, gdzie mamy iść ogólnie? Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, a mam chyba wejść na górę tutaj. Sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, spokojnie, kiedyś się odegrą. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedy używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o nim. Czemu wcześniej o tym nie pomyśleliśmy? No właśnie. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się do centrum. Ała, to takie proste? Mówisz mi to dopiero. No właśnie. Właśnie. Chcę ci pomóc, ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Córka tak zwana? Pielgrzymie. Ale frajerzy. Nie, no dobrze. Powiem ci, że... Dobrze pomogliśmy temu. Uważam. Hakonowi? Tak. No niby tak, no. Tak jest moje zdanie na ten temat. Kurna, jak tu przejść. Myślę, jak tu... Będę. No to jest chyba zainfekowane wszystko, jak skurwysyn. Jakimś gównem. O, 3 sekundy można na tym być? O kurna. O kurna! Ja dobra, pierdzielę. Ty uważaj, to jest faktycznie przerąbana sprawa. I tych chemikaliów, ja pierdzielę. To ja się nie dziwię, że nikt tutaj się nie zapuszcza. Chciałem, kurde, kliknąć F5, żeby zapisać. O, wow. Dobra, lecimy do góry. Na 170 metrów. No, już blisko. Może nie można jakoś parkurowo tam biegać, tylko zwykły ruch. Można po autach biegać niby. Można, ale to jest takie, no w sumie trzeba sobie doaktywować, da taki skok po tym. No wow. Dobrze, że mój Aiden potrafi wskoczyć na ten autobus. To bardzo miłe z jego strony. Te, co to, zbój, dobra. No, zbój. Wskoczę? Oj, lagi, kurna, no nie mogę czasami z tym po prostu lagami, nie rozumiem. Działa płynnie, po czym nagle zaczyna z dupy lagować. Nie rozumiem. Ała. Nie wiem, co ci mogę powiedzieć na to AB, ale jest tutaj kilka fajnych rzeczy. No, o, klucz dostępu PRE. Może będzie jakaś epicka broń, bo w sumie od dawna nie walczę jakimś bit bronią. Notka. Wojskowa apteczka. To jest średni, dobra, otworzę. Otworzę drugi. Gdzie to jest? Dobra. Otwarty, cyk. Zaraz. Wojskowa apteczka i chyba buty. Kurde, nie ma broni niestety. Może tutaj będzie, nie, też nie ma. Dobra. To była jakaś broń, tylko czy to jakaś dobra? O, dobra broń! No nie miałem, kurde. A ja miałem. Dobra, czekaj, to sobie ją zamontuję od razu. Ja sobie policyjkę otworzę, może tu będzie coś łatwego. Jak mogę wyłamywać te policyjki, to oddaję i tak. 80 obrażeń w sumie not bad. Zazdro. Dobra. A rękojeść dodam sobie wytrzymałość. Dobra. No to policyjki otwieram, jak chcesz, żeby sobie przeszukał. Spoko, spoko. Sobie zamontuję tę brońkę. No, 91 obrażeń, fajna. I wytrzymała. Chyba tyle. Nie są te trupy tutaj. Właśnie, że w tym świecie trupy są wszędzie, baby. Sprawdź na pewno, czy nie miałeś tam broni, może miałeś. Nie miałem, sprawdzałem półki, wszystko, ja. Wiesz. Zresztą tam wszedłem z nadzieją, że będzie broń, a to kurwa skam. Tadge. No, fest. Otwierane te. Dziwne, bo to wygląda jakby to było przelutowane, kurde. A oni mówili, że to jakiś tajny tunel.
A może z Liberii, ale to nie znaczy, że tak. Jest to maybe. Ja, bo to jest jeszcze jedna policyjka. Nieotworzone? O, to mnie zaskoczyłeś. No. Dobra, wywołamy. Zostałem zaskoczony, maybe, przez ciebie. Wiem. Dobrze. Bransoletka. Do tyle. Falki sobie stworzę. 5 plus 3, 2 jeszcze. No to już było ze szlabanem. Może po prostu myślałeś, że za szlaban już nie możemy. Może. Dobra. No to chyba lecimy. Już widzę, że to nie będzie działało i tutaj będziemy musieli parkurować na drugą stronę. Tak sądzisz? Tak. Przewidział? Czy nie przewidział? Ale za mnie przewidział. Muszę znaleźć inną drogę. Dokładnie tak. Ty, a co dalej? Tutaj. A, tutaj. Od razu było to widać, że to nie będzie działało. Tak, tak. No, przeczytałeś tą gierkę ogólnie. Jestem ciekaw, jak bardzo się krajobraz zmieni. Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie SP-ków. Szukają cię. Aha. No, ciekawe. I powodzenia. A co chciałem powiedzieć? Jestem ciekaw, jak się krajobraz zmieni, bo różnica pomiędzy pierwszym miastem a drugim w DL-u 1 była ogromna według mnie. Prawda. Zupełnie inny styl architektury. Tutaj tutaj mamy po prostu wejść, spoko. I tu wchodzimy. Piękne, bo te, ten parkour jest robiony tak, jakby... miejsce, o którym wspominał Hakon. Jakby... żeby robić to bez umiejętności wykupionych. Aha, taką za freak. Ale tutaj możemy wejść do środka. No to lutuję sobie, wiesz? Ja otwieram tutaj szafeczki. Czyli to jest przejście już do drugiego miasta. Tak mi się wydaje, wiesz? No. Okej, okay, dobrze wiedzieć. A, nic tu chyba no nie ja ma zbytnio. Ja będę szybka podróż do tego miejsca, tak intuicyjnie. I to... Te, tu, a tu jest... otworzyłeś to? Tak, a na górze masz wejście. A, dobra, coś było fajnego? Tego trzy szafeczki. Oj, mało lak. No dobra. Nie wiem, czy tutaj nie ma wejścia w sumie. No trzeba nie, na pewno przejść dalej. Nie no, bo to za ścianą jest twój lutu. Jest tam przejście? Tu zamknięte, nie zamknięte. A czekaj, tutaj są, jest zamek trudny. Trzy skrzynki takie są trudne. Tu otwieram policyjkę po drodze i bierzą. Okej. Okay. No okay. Liczę na jakąś broń i dupa, mam takie krzywate bronie. Otworzyłeś? Już otworzyłem. No nie, zaraz tam wejdziemy jakoś, wiesz? Jest tu jeszcze coś? Jakiś lucik, a w tym? Dobra. A tutaj nie można wejść na górę? Nie, nie wiem. Dobra, to jeszcze tutaj nie idźmy i idźmy po te skrzynki. Oj, znowu tak. No kurde, nie wiem. Uwalone jakieś. Tędy nie wejdziemy. Mogę myśleć, że jest jakaś opcja wejścia. A jest, jest tutaj opcja, ale jest zamknięte. No właśnie. To też jest zamknięte. Musi być gdzieś tam jakieś przejście. Właśnie ja bałem się, że może nie z tej strony, wiesz? Jakbym miał obstawiać pieniądze, to wiesz co, no poszukaliśmy wszędzie. Może i tak. No nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle. Też na ścianach nie ma nic na suficie, tu jest zamknięte. Wtedy też nie możemy, no chyba rzeczywiście. Możliwe, że później po prostu będziemy mieli tam dostęp. Tak, mogę to sam kliknąć bez ciebie. A pewnie nie działa, no oczywiście, że tak. A szlak. Szlak. O, agregat, może drzwi się otworzą. Tu jest agregat, tylko nie wiem, czy to o tym, tak, tutaj. Co? Dobra. Może teraz się otworzyły te drzwi, wiesz? Tam coś jebło no, w ogóle. Jebło i dlatego teraz musimy tutaj iść. Tu nie? Do tych, co były takie, wiesz, klamko to się machało. No, może będzie trzeba wyłamać albo otworzyć zamek. Nie, patrz. Dalej nie? No, dziwne. Dostań się do fabryki aut. Ale poczekaj, bo to jest kilka agregatów, jeszcze jeden musi być do całego. Możliwe. Znajdź agregat, no, 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 to nie był ten pojedynczy. Tu jest jeszcze jeden, mam. Tylko tu potrzebuję ciebie, Amy. Idę, idę, idę. Potrzebuję cię, Amyaszu. O, nie ma problemu, już jestem. Kurna, ale się jasno zrobiło. Nie, nie, to co jest? O, chyba wyważy te drzwi, no. A zobaczymy kto. Jestem ciekaw, co tam wyjdzie z tego. A tu cyk, zmutowany Hakon. Nie, no mówcie, że nie klasyczny zbój. Dobra, jesteś nowego! Elo? Tegoś ma asfalt na mordzie, ty. Co to jest? Opancerzony jakiś. A, jeszcze tylko ciebie mi brakowało. Ale kto to jest, bo ja nie znam tego typa.
O kurna, ale przewrót efektywny. Wow. Jestem ciekaw, co to jest. Dobra, klepa. No ale nie umie trafiać w ogóle. Myślę, że w plecy będziemy się mechanika dolać. Szarżowania, jak przy Goliacie. Dobra, to ja w niego wjeżdżam po prostu, a ty go lejesz. Dobra. Te, odbijamy się od niego. A nie, dobra, pada. Ale ciężki. Ale Boże, serio, 4 hity? Dobra, to był boss. Dobry dowód. Dobra, weźmy, chodźmy to przelutujmy. Tak, bo jeszcze tego chyba nie włączyliśmy. Ale przelutujmy, no. A, to tyle, dobra, to tam też pewnie będą. Mm-hmm. Chyba poczekaj. A weź odpal ten agregat. No to odpalaj. Ta, a gdzie ty jesteś w ogóle? A tutaj, obok ciebie. A dobra. O, mi się bugujesz w ogóle. A, robimy. I odłupię. Dobra. A jesteśmy profesjonalistami w tym agregato. I jest jakaś cutscenka się chyba włączy znowu. Cyk, wszystko działa, tylko nie wiem, czy otworzenie tunelu międzymiastowego będzie dobrym. Ale trudny był ten agregat. Ale trudno było to przejście tunelowe. A nie, tutaj jeszcze fałki się odpadą i będzie spokój. Aha. Oho. Nie. Co kryje bramka numer jeden? Aiden, nie dzwonisz. Oho. Nie piszesz. Dobra, napierdalamy się. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo was zabije, lul. Chwila, chłopcy, przeszukać tunel. O! No nie, podjęłem rzeczy. Żeby to zrobić. Żeby osłabić espeków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? A skurwysyny, ale chcę ich zabić wszystkich. A ty, dlatego rządzisz? O czym jeszcze chcesz gadać? Dobra, napierdalamy się. Fajtor, zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! O, jak oho. Zamykamy. Dawaj, otwórzmy je. To ta kurwa. Oj, teraz. Dobra, napierdalamy. Nie stracić palce. Ostrzegałem. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. No, czyli będziemy współpracować. Jej. Kto nie no. A jak ja bym go zabił. Będziesz się teraz wymądrzał? Ale mnie wkurwia ten typ, no przysięgam, no. Dorwijmy go. Jak na początku go lubiłem, tak teraz... I tak nie masz jak uciec. Ja mam jak. Umiem skakać. Poszukaj trochę. Skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. No, ja wiem gdzie. Hepper, sprawdź drugie wejście. Wydwaj do tunelu. To labirynt. A przecież oczyszczony jest ten tunel. Jaki labirynt? Musiał zostawić ślad. To fajny labirynt. Dobra. Mogę go zabić? Odwracam się i bułem obwalam. Nie możemy. Nie, nie mogę. Super, że czekacie. Ja też czekam. Tu sobie sprawdzę najpierw. Bo to było brak zasilania podświetlone. Nie, to trzeba gdzieś na koniec pójść. Dobra. Już tak czułem, że to się kurde pootwiera wszystko. Ale nie, a nie, to jest zamknięte przejść. Ciągle. Wow. Musimy tutaj. Ale jesteś zbugowany u mnie, stary. O, tutaj możemy nagle wejść. Wow. Czekaj chwilę, znotujmy te skrzynę. A, tu są zlutowane. No to ciekawe. Ale tu jest przejście wentem. O Jezu, nasza ulubiona wspinaczka. Jakieś kable, ale wszystko zalane. Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj dalej. Mam nadzieję, że nie dla tego... Kurna, no i spadłem oczywiście. Ja pierdziele, Aiden, czy ty kto możesz... Nie przeskracza, Amy. Wyrwał kabel. Staram się. A kurde, to pod wodą jest przejście. Serio? Mhm. Co tak powiedziałem? Dobra. A, bo teraz... Czekaj. Nie możemy tędy przepłynąć? A, może lepiej nie, bo to może być pod prądem wszystko. No i to było jeszcze wzmacniasz o kto tędy przeszedł, musiał być zwinny. To byłem ja na smurfie. Na smur w kącie. No przysięgam, że tak pobugował ten patch tą grę, że to hit. Nie mogę tu przejść. Tędy przyszedłeś. Ktoś musiał zamknąć tam te drzwi. Tędy ty przyszedłeś. Wentem na górze, wiesz? Tu jest ale tam się coś odwaliło w ogóle złego. Co tam jest? Poczekaj. O co chodzi? No czekam już. A, i wychodzimy tymi
A nie możemy tu przejść, wychodzimy tymi zamkniętymi drzwiami. Idziesz się bierzą? Idę, staram się przynajmniej. Dobra. To sobie otworzymy wrajeczego. A ten loot tam? Możemy się do niego dostać? No to zaraz to z drugiej strony się wchodzi, wiesz? Bo teraz jak wróciliśmy prąd, to będzie można. Tylko okay. Jestem ciekaw, kto tu jest, dawaj, wiesz. Czekaj, bo tu jeszcze jest loot. To nie wziąłem. Ja już wziąłem. Dobra, już. To przyszedł. Ale się bugujesz u mnie w ogóle. Miękodowanie mi przeciąło. Kto to kurwa jest? Co to jest? Waltz? Waltz? Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed Waltz. Jestem pewien, że tak to się skończy. Co się stało? Czemu on co tu robi? Przyznajesz się, że to ty? Jak mu zatykasz usta, to ciężko. No, znaczy się średnio może powiedzieć. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Aha. Ale dość tych bzdur. Skuj go, Heper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Aha. No wypierdalaj. Oddaj mi klucz. Albo wszyscy zginą. Nasram ci do buzi. Ty co on jest jakiś... Co jest? Co jest? Ja pierdolę, co się wydarzyło? Pany! Dobra, Abby, spierdalamy, bo ja już nie mam prawa na mnie. Tak. Ja pierdolę, co się dzieje? Ja... Z nim się nie lejemy. Nie. Ja osobiście uważam, że ucieczka to najskuteczniejsza opcja w tym momencie. Tak. Ale pojebany jesteś, typie. Odjebał nam klucz. Chłopczyk próbuje udawać dorosłego. Ej, to jest dobry antagonista. No. On uroczy chyba nam zrobi coś złego. Chłopcem. Ale on wyjebał. Ale on, wiesz co, chyba nie wie o jednej rzeczy, że my też braliśmy sterydy za dzieciaka. Sam nam je dawał. Przejebana sprawa, bo on teraz ma klucz GRE i wszystkie miejsca nie możemy już otwierać kluczem GRE. I musimy robić fabułę, bo inaczej nie będziemy mogli otwierać inhibitorów. Przejebana sprawa w ogóle. A nie zabił nas, a mógł. No. Ciekaw czemu. Bo to gra. Nie no, ja rozumiem, że to gra, nie bierzu. Okej, okay, no. Budzimy się. Zombiaki nas nie zjadły. Ten też nie żyje. O, renegaci, ty. Ajtor żyje? No mam nadzieję, bo teraz by się przydał. Chyba kurwa niekoniecznie. No nie. Szkoda, przydałby się jeszcze. AB. Chyba, musimy ich napierdzielić. O! Dobra, plus 3000 siły raz. To wańsko. Dobra, AB. Super moc, aktyw... Boże, ale ty się u mnie bugujesz, ja pierdolę. No i tak zaraz będziemy to kończyć, tylko trzeba ich nawalić. Trzeba. A kurde! Co ja jest? Dajemy ich! Jo, co tu się odwala? Co jest kurno, ale mu wyjebałem tym trójce. W ogóle jakaś furia nam się włączyła. No. Wyjebałem im potężnie. Co jest w tej gierce nie tak z tym? Znaczy ze mną, znaczy zejdę, znaczy co? Wcześniej tak nie dało się? No. Co jest? A kurde. Jak Walt przyszedł, to trzeba było tak walić. Ale ładnie jest w ogóle. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Te Waltz. Panie Waltz. Znaczy nie, no Waltz mówi przez radio. O, nasze radio. Waltz ma klucz GRE. Przejebana sprawa trochę. No. Odblokowane nowe miasto. Do Aitora. Wejdź do fabryki. To koniec, Waltz. Koniec, on zaraz nas najebie znowu. Nie no, ale my też mamy jakiegoś supermonsta. No ale nawet nie wiem, jak się je aktywuje. No trzeba nas mocno wkurwić. Nie no, nie żyje niestety Aitor. No nie. Szkoda, no cóż, szkoda. Drugi raz umiera przywódca tych SP-ków. No przejeb... O, patrz, teraz będziemy mogli tu wrócić chyba. Czekaj, nie tędy, chodź się wróć za mną, AB. Ile masz odcinka? 54 minuty, więc potem będziemy musieli kończyć. Jeszcze mamy sekundkę czasu. A tutaj nie ma wejścia? Nie, tutaj nie, jest wejście, nie. Chodź. Jest wejście? Serio? Tak, jest. Potrzebni wszyscy gracze. Serio, potrzebni wszyscy gracze to masz? No i co?
O, to nie tutaj. To nie ten, Davey, no mówię ci. No dobra. Tak mi się wydaje przynajmniej. Niech będzie. Chodź ten, ale jest zbugowany u mnie. Tu jest było brak zasilania wcześniej, a teraz jest zasilanie. A nie, nadal jest brak zasilania. Kurwa, tam jest tyle stafu. No. Dobra, chuj, no jak nie można, to tam ciul. Wiesz, księeczki, koks. No dobra, tym akcentem w takim razie kończymy odcinek. Dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. No i do kolejnych odcinków, następnego Gabora. No i co, trzymajcie się i pa, pa.